Hej, z tej strony Jedak, witam was w kolejnym, już mam nadzieję, ostatnim odcinku Neketsu około Dodgeball Boost CD Soccer Hen, raczej na pewno ostatnim, pomyliłem się ostatnio, bo przecież drużyn jest 5, nie 4, zapomniałem jeszcze o Niemcach. No i z tymi właśnie Niemcami trzeba się jeszcze zmierzyć, choć nie wiem, jak jeszcze ciężko może być, bo naprawdę Włosi napsuli nam sporo krwi. No cóż, nie chcę przedłużać. Chcę już naprawdę mieć tą grę za sobą. Już jestem trochę zmęczony. Wow, jak chcę Niemcy. Dobrze, pierwsza dobra wiadomość. Da się im strzelać, bo gole z moją techniką. Druga wiadomość. Możesz mi tą piłkę. Czemu? Oni ignorują mnie. Teraz pytanie, czy taki strzał też będzie. Właśnie, to będzie za proste. O! Proszę, fajnie, że udało się to. Że udało się to złapać. Dobrze. Dobrze, kurde, co, ja nie wiem, co bym z tego gościa zrobił, on jest fenomenalny. Zastanawiam się, bo w sumie wszystkich nie sprawdzam, bo nie pamiętam, czy ktoś ma lepszy spestrzał. A nie, nie do obrony. A bramkarz za bardzo. Według mnie jest często źle ustawiony. No Jezus. Chyba będzie ciężka przeprawa, bo. No. Patrzcie, co się dzieje. 2-2. Tak bardzo chcę mieć już tą grę za sobą. Więc muszę wygrać ten mecz. I to nie dlatego, że jest zła, ta gra jest bardzo dobra, ale już po prostu trochę grając jeść tych sokerów pod rząd trochę już się mi się przejadły i pograłbym w coś innego. A jednocześnie wziąłem sobie kolejnego sokera, żeby po prostu już mieć cały ten temat za sobą. Wszystkie gry z Soccer Hena były już przeze mnie ukończone. Nie. Ten w ogóle jakiś taki łysy jest. Może mi się zdaje, ale w tych grach Europejczycy mają mniejsze oczy od Japończyków. Chociaż może nie wszyscy, ale na przykład Kunio. Nie no, większość mi się wydaje. Trenują, kurczę, nie poddają się. A ten najlepszy piwko sobie popija, jak kiełbasę. Świetne, tego jest śmieszne. O to. Nie wiem, czy tak dobrze piwko pić. Każdy jakoś tam inaczej się motywuje. Ach. Niby człowiek wiedział, że to nie wpadnie, a jednak się łudził. No i co, wytrzymać minutę 19. Poszło. Fajnie, tylko gdzie ja jest w tym wszystkim jestem? No właśnie. Nie, to jest głupi pomysł stać na górze. Próbował się przesuwać na dół. Tutaj prędzej widać, gdzie piłka leci. I łatwiej jest po prostu wyczaić odpowiedni moment. No, ale co nie zmienia faktu, że minuta niebawem przeleci cała.
Aj, tylko właśnie, oni też niekoniecznie na to silno. Pozagaj mi. No, nie wiem, czy to nie będzie za nisko. Strzelaj! Aj. No, coś im to zagranie nie wyszło za bardzo. Ustawi się na dole. Tylko też na tyle, żeby był w stanie do mnie odegrać. Okej. To powinno wpaść. Dobrze. 6-2. 43 sekundy. Ojej. No nic, trzeba bronić teraz bardziej chyba, aniżeli strzelać. No ale kurczę, coś z tą obroną mi nie popykło za bardzo. Trochę czasu zyskałem. 20 sekund. Ależ nas porobił. Jeszcze dwie bramki przewagi. Dobrze było ich trochę naciupać. W tym meczu więcej rzeczy mi wychodzi niż w tamtym. Ale to będzie jeden z krótszych odcinków w historii Kunio.pl. Kunio dostanie buziaka. O, pocałowali się. Ale piękny stadion. No i co? Niebo? Będzie coś jeszcze, czy nie będzie? Dobra, zniknęło. Chyba nie będzie śmiesznych tych... Zresztą skakania, ale są jakieś inne śmieszne obrazki. Czarno-białe. Jest nasz Dream Team. Co? Topną w murę? Cóż oni tam robią? Z dziewczynami grają? Co to w ogóle jest? A jakiś trening. O, zawsze. Zarywają chłopaki. Znaczy, spodobała im się. I od karnawał, ale... Pani kapitan zazdrosna. Co jest? Coś to czasami nie wyszło, że już włosów nie ma na głowie.
Wszyscy wymieszani. Fajnie, fajne to zakończenie. Szkoda, że na początku żałowałem, że nie ma tego, kto jest zawsze, a z drugiej strony, no po co robić kolejny raz to samo. Fajnie, że inaczej podeszli do sprawy i do tematu. Naxatsoft dał nam de facto kolejną świetną, świetny port gry z Kunio. No w zasadzie każdą grę, w jaką już przeszedłem na tym kanale z Kunio.pl, każda okazywała się być bardzo, bardzo dobra. Także Naxatsoft, brawo, według mnie najlepiej podchodzi się do tematu, jeśli chodzi o Kunio. Także, chociaż nie, wersja na Sega była lepsza. Ciągle była lepsza, ciągle bardziej mi się podobał sposób oddawania super strzałów, ale no, to nie znaczy, to jest niezła. To jest dla mnie drugi, chyba najlepszy, druga najlepsza wersja Neketsu Koko Dodgeball Busoker Hena. Także, no cóż, to tyle, no. Cieszę się niezmiernie. Temat mam już zakończony, także dziękuję wam za obejrzenie tego materiału, tego let's playa. Jeśli film się podobał, dajcie łapkę w górę, żeby nie przegapić kolejnych. Znaczy, dajcie łapkę w górę. Zaznaczcie również czerwony przycisk subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych filmów, bo gier do ogrania z Kunio jeszcze jest cała masa i w miarę możliwości będziemy wam chcieli je wszystkie pokazać. Także do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć.